Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Ark. Może niekoniecznie odcinka, ale jest to mała zapowiedź nowego serwera, na którym będziemy grali. Jak widzieliście na ostatnim odcinku z Arka, nasza baza została rozwalana przez Chińczyków, z którymi się borykaliśmy. Ale to nie był koniec ich rozwałki na nas, ponieważ na następny dzień rozwalili dokładnie nam wszystko, jak i pan dinozaurom, z którymi się połączyliśmy, czyli z naszego tribu nie zostało dokładnie nic, totalne zero. Więc postanowiliśmy, znaczy w sumie koledzy z naszego nowego tribu postanowili, że założą serwer. Jest to serwer Dynamite, teraz będzie wam się wyświetlała tu ładnie nazwa tego serwera. Który jest w sumie od dwóch dni, dwóch, trzech dni. Ale nie martwcie się, na razie nikt jeszcze nie ma za dużo rzeczy, ponieważ od czwartku, czyli dokładnie od jutra, o godzinie 20 jest wipe serwera, czyli wszystkie rzeczy, które do tej pory ktoś zdobył na tym serwerze, zostaną zresetowane tylko po to, żebyście mogli wejść na świeżo i żeby każdy miał równiutkie szanse. Myślę, że to jest bardzo fair rozwiązanie. Okej, jeszcze co można powiedzieć o tym serwerze? Jest, różni się tym od serwerów oficjalnych, że jego ping wynosi piękne 30, a nie 140-150. Więc to jest troszeczkę utrudnienie do gry, ponieważ teraz, gdy będziemy walczyć z alfami, one nie będą biegały sobie dookoła nas, przeskakiwały, wiecie, pioruny, pościgi, nie trafiały nas w ogóle na serwerach oficjalnych Arka. Zresztą każdy miał ten problem i gra była przez to zarąbiście łatwa, ponieważ wiecie jak alfa pieprznie, to boli jak cholera. A że na oficjalnych serwerach były strasznie polagowane, praktycznie nas nie trafiały. Mogliśmy sobie stać w miejscu, one po prostu przeskakiwały, my je ubijaliśmy jak dzieci. Także to nie było żadne wyzwanie tak naprawdę. Na tym serwerze jest całkiem inaczej. Tutaj nawet najzwyklejszy raptor na małym levelu może sprawiać nam kłopot, ponieważ każde jego kłapnięcie szczęką będzie nas bolało. I to uwierzcie, że bardzo będzie nas bolało. Więc można powiedzieć, że to jest taki trochę hard mode. W sumie tak to można nazwać, ponieważ bez lagów gra się raz dużo przyjemniej i duże utrudnienie to jest. No i okej, mam jeszcze do was wiadomość odnośnie Arka. Mam zamiar zacząć taką miniserię, o której wam wspominałem też ostatnio. Mianowicie chodzi o miniserię, w której będę pokazywał wam różne modyfikacje z workshopu, który możemy znaleźć na Steamie. Na pierwszy ogień najprawdopodobniej pójdzie smok. Dużo z was pisało mi o smoku, wiecie, dodali smoka, nie, diabeł, idź, sprawdź, powalcz ze smokiem. Tak naprawdę tego smoka nie dodali. Na Facebooku z Arka bodajże pokazało się po prostu zdjęcie smoka, ale to samo zdjęcie było pokazane jeszcze przed wyjściem alfy Arka i to jest niestety fake. Słuchajcie, tego smoka w grze nie będzie. Bo to się naprawdę gryzie strasznie z contentem tej gry i smok był po prostu tylko chwytem marketingowym, który deweloperzy wprowadzili po to, żeby zachęcić graczy do grania, a tak naprawdę ten smok nie ma nic wspólnego z tą grą. I jedynym sposobem, dzięki któremu możemy zobaczyć go w grze, jest właśnie zmodowanie go poprzez workshop. I też to zobaczycie w pierwszym odcinku jubileuszowym z miniserii o modach. Także trzymajcie się. Mam nadzieję, że będziecie śledzić moją serię z Arka dalej. I dobrze będziemy się bawić na tym serwerze. Serdecznie was na niego zapraszam, bo bez was ten serwer nie będzie żył oczywiście, jak każdy inny. Miejmy nadzieję, że zrobimy dobrą konkurencję dla innych polskich serwerów, chociaż jest ich bardzo mało. A ten serwer ma naprawdę bardzo duży potencjał. Na razie jest 50 slotów, ale chłopaki powiedzieli, że jeśli uda wam się zapełnić, a mam nadzieję, że uda się, te wszystkie sloty, to sloty zostaną dokupione, więc jeśli chodzi o lagi i niedobór slotów, nie macie się czego martwić, bo można je rozszerzyć nawet do 200-250 slotów, a to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo liczba, jeśli chodzi o tak małą wysepkę. Znaczy, potencjalnie mało, ale gdy 250 osób na nią wejdzie, to naprawdę będzie co robić i miejmy nadzieję, że będziemy się tutaj wspólnie dobrze bawić. Także zapraszam was do oglądania mojej serii na nowym serwerze. Tak, wiem, trzecim już. I do oglądania mojej nowej miniserii, która najprawdopodobniej wyjdzie jutro, albo jeśli mi się uda, to jeszcze dzisiaj wypuszczę pierwszy odcinek z serii o modach. Także trzymajcie się, śledźcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę pomaga mi to w wypuszczaniu nowych materiałów. Subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału. I w sumie widzimy się niebawem, najprawdopodobniej jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siemano!